Jesteśmy nad wodą. W końcu moje ulubione miejsce, wolne od wędkarzy. Także zobaczymy, co tu pogubili. Tam był ten zaczep. Także zobaczymy, czy jakieś nowe podbieraki, siaty, koszyki i tak dalej. Przetestuję dzisiaj też nowe rękawiczki, takie o, z ociepleniem. Także przystępujemy do rzutów. Do zobaczenia. No i drugi rzut i mamy pierwszy fant. Trójnóg. Tu aluminium, nogi, ale na wędki same podpórki, już stalowa. I już widzę, że co prawda zamieszkały, ale do doczyszczenia. Także początek obiecujący. Dobra, czyszczę to i lecimy dalej. Kapsel i taki krokodylek od sygnalizatora brań zapewne. Kawałki jakichś tam odpadów, wieko od puszki i haczyk z ołowiem. O proszę, kuleczka ołowiana. Lecimy. Tym razem taki kawał złomu i podpórka. Widać, że trochę już przeleżała. Mam widownię dzisiaj. A tym razem taki zestawik, dwa koszyki. Jeden widać, że od niedawna leżał na dnie, a drugi już trochę spędził tam czasu. Ale widzę, że po opróżnieniu będzie w dobrym stanie. Dobra, lecimy dalej. Pierwsza gumeczka. I gumeczka na haku. I tu jeszcze taki drugi malutki haczyk. Trzeci, ale ten już podniszczony. Lecimy dalej. Kawałek takiego teowniczka. Nie teowniczka, co ja mówię. Przecież to kwadrat jest, a nie teownik. No, zwierzątka wychodzić. Rurka. Wygląda jak od kuchenki gazowej. Co tutaj takie rzeczy robią? Gwóźdź i koszyk w kolorze zielonym. I haczyk jeszcze widzę też, o. Koszyk numer 3. I jeszcze jeden koszyk. Ale z jakim pięknym ołowiem. 40 gram. No, puszczaj. Piękny.
Piękny zestaw. Numer 4 koszyk. Ja pierdziule, patrzcie, jaki zestaw. Trzy koszyki. No jeden się rozszedł tutaj. Ale te pozostałe dwa będą dobre. Jackpot, piękne. Dobra, czyścimy i lecimy dalej. Jeszcze jeden. A jaki czyściutki. I jeszcze haczyk w nim tutaj się uwikłał. O, jeszcze jeden haczyk. I agrafka. Passa trwa. Znowu ładny stan. Plus śmieci. Piękny kawał złomu. Tylko co to jest? Od czego to może być? Jaki stojak? Nie mam pojęcia. Ale wagę swoją ma. Tak jakby jakiś stojak, może na gaśnicę albo coś. Całkiem możliwe, bo na kwiaty to na pewno nie. Dobra, oczyszczam. I dalej rzucam. Kolejny złom. Kawałek blaszki.
drut i taki prąd. O, grubajny. Dobra, lecimy dalej. Zapalniczka. Resztki koszyka. I druga w dniu dzisiejszym gumka. Ale tym razem z tą główką jigową. Jeszcze jeden koszyk. Pręt. I taka stalowa zawleczka od puszki. Tym razem okrągły taki ładny. Sypię koszykami. Kilka rzutów z kapslami i jakimiś tam pręcikami i tym razem mamy kolejny koszyczek, bardzo ładny, dwa haczyki i taka śruba. Taki korek. O. Jak szaleć, to szaleć. Mamy jeszcze jeden. Mamy coś cięższego tym razem, wyciągniemy razem. No, ładny kawał złomu. Bardzo ładny. Siadła bateria, ale mamy następną i mamy też następny koszyk. Nie wiem, który to już z kolei, ale już chyba dwucyfrowka jest dzisiaj. Nie no, jakaś masakra dzisiaj jest z tymi koszykami. Kolejne dwa. Plus kawałek pręta. Nie narzekam. Co mamy? Ano mamy koszyk. Mamy hak. I mamy pozostałości po podpórce, ale jakaś niskobudżetowa, bo zazwyczaj to ona jest aluminiowa, a tutaj o, metalowa. Dobra, lecimy dalej. No co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Trafiam w ten zaczep, no i na tym zaczepie, proszę, no, nazbierało się, no, przez cały sezon. Tu jeszcze dociążony ładnie ołowiem. Co mogę powiedzieć, no?
Cóż, koszyki cały czas wpadają mi, ale już ich nie nagrywam. Zobaczycie na podsumowaniu. A tymczasem takie resztki sygnalizatora brań. No proszę, jaka śliczna, świeżutka, z przyponem wolframowym, pięknie, jakieś urozmaicenie w stosunku do koszyków. Jeszcze z pół godzinki. Aż nie chce się kończyć. Tym razem mamy taka stara, o, już się sypie kółeczko, blacha. Te dwie blachy? A, dwie były połączone ze sobą. Tak, tak czasami się robi. Bo nie sądzę, żeby to jakieś rozwarstwione było. I gumka na sandacza. Chmurzy się trochę, ale jeszcze damy sobie szansę trochę porzucać. No to kochani moi, na koniec taka znajda. Taka wiertareczka. Niestety nie została ona zgubiona, tylko bezczelnie wyrzucona do wody. A po czym to wnoszę? Po tym, że kabel jest obcięty. Więc w czasie pracy to się nie stało, że komuś wypadła na barce czy coś, tylko po prostu ktoś ją ciupnął do wody i tyle. Jakiś dziad. Dobra, będzie do rozbiórki na złom. A ja pomału kończę i zobaczymy się na podsumowaniu. No to podsumowanie robimy. Co tam dzisiaj nam wpadło? Złom ze złomu. No to to największe. Tak myślę, że to jest na ten, na gaśnicę. W jakiejś barce pewnie było. Pęciki jakieś tam, no ta wiertarka. Także tu będzie nawet miedź. I powiem wam, że w stosunku do gadżetów wędkarskich, do sprzętu wędkarskiego, no to złomu jest mało. O to co wpadło ze sprzętu. 26 koszyków zanętowych. Niektóre to normalnie jakby ze sklepu prosto. Oprócz tego, no to pierwsze to ten trójnóg do wyczyszczenia jak najbardziej i 5 gum. 5 gum, tu ołów jeszcze jest taki, o, dwie blaszki. Te rurki antysplątaniowe. Także połów jak najbardziej super. Jestem zadowolony z tego wypadu. I cóż, widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam. Hej!